Witam. Mam nadzieję, że dobrze mnie słychać. Powinno być wszystko w porządku. Jeżeli za cicho, to powiedzcie. Jeżeli mówię do Was za cicho, bądź nie dosłyszycie mnie, mam nadzieję, że słychać mnie dobrze. No dziś będzie bardzo nieprzyjemnie, cicho. No to podgłośnie jeszcze trochę. Chyba powinno być lepiej. Jeżeli jeszcze za cicho, to proszę mówić. Ja sobie tutaj ustawię. Teraz jest super, tak? Bardzo mnie to cieszy. Jeszcze trochę damy głośniej. Jest 21. Cóż mam wam powiedzieć? Zanim zaczniemy. Dużo się dzieje, coraz bardziej nieprzyjemnych rzeczy, także z lekkim dystansem do tych informacji dzisiaj. Bardzo proszę, niezależnie od tego, jak to dalej będzie się klarować, zawsze zaznaczam i pamiętajcie, będę to podkreślał. Należy to wszystko analizować umysłem, a nie emocjami. Nie pozwolić zwieść się właśnie emocjom. Starać się te wydarzenia zrozumieć i przerobić na świadomość, zamiast generować niepotrzebne, negatywne emocje. Dlatego będę to powtarzał, powtarzajcie to innym. Tymczasem zaczniemy program. 9 lipiec. Informacje przedstawione w programie pochodzą ze źródeł RSS i możecie przeanalizować je głębiej na mojej stronie polskaświadoma.pl. Standardowo będę prezentował informacje z ubiegłego tygodnia, bądź również sprawy bieżące z dzisiaj, które również pojawiły się. Także wstępnie powiem wam, że czasem zastanawiam się, jak komentować w ogóle politykę, polską politykę zwłaszcza, kiedy wszystkie polskie partie działające na scenie są sprzedane obcemu kapitałowi. Bo PO to wpływy Niemiec, Izraela i Watykanu, no PiS to wpływy USA, Wielkiej Brytanii, Watykanu i Izraela, SLD to wpływy Rosji i Izraela, PSL to wpływy Rosji i Watykanu. Ponadto zewnętrzne agentury działają dwutorowo, również partie ekstremalne, zarówno lewicowe, takie jak Ruch Palikota, której celem jest demoralizacja Polaków, jak i prawicowy Ruch Narodowy, której celem jest ośmieszanie i dyskredytacja Polski na arenie międzynarodowej jako niepoważnego państwa. PiS, który ma szansę przejąć władzę w Polsce, może dużo zaszkodzić w Polsce. W zasadzie przede wszystkim w relacjach z Chinami, które od niedawna są naszym strategicznym partnerem i szansą na dalszy stabilny rozwój w okresie stagnacji w Unii Europejskiej i Ameryce. Ci, którzy mają najbardziej lewicowy i populistyczny program w kraju, cały czas udają antykomunistów i wymachują szabelką w kierunku państwa środka. Kolejna sprawa to patologiczne skatoliczenie watykańskiego środowiska pisowskiego. No, na przykład jest to zespół do spraw przeciwdziałania ateizacji Polski, który wywołuje nienawiść do wszelkiej odmienności religijnej, w szczególności do islamu, co może skutkować pogorszeniem w relacjach z Turcją, naszym strategicznym partnerem w regionie i członkiem NATO. Dodatkowo pieniądze polskich podatników będą przekazywane bez żadnej kontroli hurtowo na upadający kościół katolicki w Polsce. Będą też realizowane interesy Izraela, dopóki Kaczyński będzie sterował tą partią. Spodziewane jest pogorszenie relacji z głównymi sąsiadami Polski, Niemcami, na złość Platformie, Rosją. Po Smoleńsku to oczywiste wręcz, również Ukraina, która bez przerwy stara się dzielić nas Polaków. To wszystko dowodzi jak skomplikowana jest ta polityka i jak wiele musi się zmienić, żeby można było się z tego podziału wyzwolić. I tak zacznijmy może od tego, co się dzieje właśnie w Polsce. Bardzo ciekawą informacją, która pojawiła się w tym tygodniu, jest to, że Polacy, właściwie ponad 18 milionów z nas jest za granicą. Na chwilę obecną mieszka ponad 38 milionów ludzi, ale informacje te zostały podane przez wiceminister spraw zagranicznych Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz, senatorem zasiadającym w Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za
granicą na podstawie raportu Ministerstwa Spraw Zagranicznych o sytuacji Polonii i Polaków za granicą w zeszłym roku. Dane tam zebrane pochodzą od polskich placówek dyplomatycznych i organizacji polonijnych, w których grupują się polscy emigranci. Najwięcej ludzi przyznających się do bycia Polakami mieszka w obydwu Amerykach, bo aż 12,5 miliona. Są oni niestety mało aktywni politycznie i nie wykorzystują w pełni potencjału, jaki stanowi ich liczebność. Europa Zachodnia gości około 4,3 miliona naszych rodaków, z czego 2,5 miliona to tak zwana nowa emigracja, głównie zarobkowa, której najbardziej charakterystyczną cechą jest przewaga ludzi młodych. Około 250 tysięcy z nich to dzieci. Natomiast Europę Wschodnią zamieszkuje około 1,5 miliona naszych rodaków. Są to zazwyczaj ludzie starsi, słabiej znający ojczystą mowę i często borykający się z kłopotami finansowymi lub dyskryminacją ze strony administracji państw. Także co można powiedzieć? To wszystko jest wynikiem złej polityki w naszym kraju, także nie dziwmy się, że wyjeżdżają nasi rodacy. Kolejna informacja. Rząd chce właściwie doprowadzić nas do skrajności, wyciągnąć nas na ulicę i też tutaj przedstawiciel Solidarności Duda, który będzie wspierał partie polityczne, które chcą współpracować ze związkami zawodowymi, podtrzymuje to, co powiedział na konwencji PiS-u. Jeżeli PiS będzie szło w kierunku społeczno-socjalnym, to w Solidarności znajdzie się wiele przyjaciół, którzy zawsze są mile witani w Solidarności. Platforma przygotowała projekt ustawy znacznie ograniczającą przywileje związkowców. Komentując to, Duda powiedział, że jesteśmy do tego przyzwyczajeni. Zawsze, kiedy chcemy krytykować władzę, to ta mówi, że zmieni ustawę o związkach zawodowych. Czy czeka nas jesień strajków? Co powinien zrobić rząd, aby do strajków jednak nie doszło? No cóż, Duda powiedział, nasze postulaty są jasne. Rząd ma się wycofać z ustawy o elastycznym czasie pracy i odsunąć od pracy w Komisji Trójstronnej ministra Władysława Kosiniaka-Kamysza. Jednak rząd tego nie chce zrobić i dąży do konfrontacji. Co do planów, to 11 lipca dokładnie poinformujemy o naszych działaniach w okresie lata i jesieni. Duda już niejednokrotnie starał się w swoich wypowiedziach wyciągać Polaków na ulicę i takim właśnie okresem burzliwym ma być no już wrzesień, gdzie te protesty mają się już bardziej nasilić. Także kolejny temat. Rządzącej przez Tuska trzecią RP grożą procesy, w zasadzie, które mogą skończyć się ogromnymi odszkodowaniami. Jest to skutek wydawania koncesji bez przetargu, zwłaszcza prywatnych składek emerytalnych, pobierania niekonstytucyjnych opłat, działań niezgodnych z prawem obowiązującym w Polsce i w Unii Europejskiej. Trzecia RP nie jest państwem prawa, ale bezprawia. Taki wniosek nasuwa się po ostatnich doniesieniach na temat kontrowersyjnych działań polskich władz. Trybunał Sprawiedliwości Unii uznał właśnie, że Polska łamała europejskie prawo, wydając bez przetargu koncesję na eksploatację złóż gazu i ropy naftowej w łupkach. Chodzi o przepisy, które gwarantują dotychczasowym posiadaczom koncesji poszukiwawczych prawa do uzyskania koncesji wydobywczej bez przeprowadzenia przetargu. Jeżeli znajdą się one w przygotowanej obecnie przez rząd tak zwanej ustawie węglowodorowej, to może zostać uznane za niezgodne z prawem unijnym i pod groźbą gigantycznych kar trzeba będzie je zmieniać. A więc kolejny sposób na to, żeby wyciągnąć od nas pieniądze. Temat śmieci, ponieważ mówimy o tym, że są zmiany, mają być zmiany, ma być czyściej, tymczasem jest to komentowane no, przez nasze media bardzo pozytywnie, ale w praktyce wygląda to trochę inaczej. Mówi się również o tym, że polskim miastom grozi drugi Neapol. Polacy zapewne pamiętają relacje telewizyjne z Włoch sprzed kilku lat. Neapol tonął wówczas w śmieciach. Władze miasta nie były w stanie poradzić sobie z wywozem ton odpadów, które wiele dni, a nawet tygodni zalegały na ulicach. Dzisiaj wiele polskich miast ma poważne problemy z wywozem śmieci. Media codziennie pokazują sterty niewywiezionych śmieci. Urzędnicy samorządowi odpowiedzialni za wywóz odpadów bezradnie rozkładają ręce, tłumacząc, że ustawa jest zła, że mieli za mało czasu na jej wdrożenie. Wszystkiemu winna jest przeforsowana przez rząd tak zwana ustawa śmieciowa. Sami twórcy tej ustawy z chlubą mówią o niej, że to jest rewolucja śmieciowa. Jednak dzisiaj widać, że wywołali rewolucję, która zalewa Polaków śmieciami. Ustawa nałożyła na wszystkie gminy w Polsce obowiązek wyłonienia w drodze przetargu firm wywożących śmieci. Oznaczało to konieczność przeprowadzenia około 2,5 tysiąca przetargów w ciągu zaledwie kilku miesięcy. Nie wszystkie gminy z tym obowiązkiem sobie poradziły. Nie poradziła sobie przede wszystkim wiceprzewodnicząca Platformy, prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz. Jest jeszcze inne zagrożenie, które wynika z platformerskiej rewolucji śmieciowej. Tajemnicą Poliszynela jest fakt, że we wspomnianym Neapolu wywóz i utylizacja śmieci kontrolowana była przez neapolitańską mafię Comorre, a powtarzające się kryzysy były przez nią wywoływane. No, rynek odpadów w skali kraju wart jest kilka miliardów złotych, szczególnie intratne są kontrakty w dużych miastach. W trakcie prac nad tą ustawą rząd i
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ostrzegał, że nowelizacja ustawy może zaszkodzić konkurencji na rynku odbiorów odpadów komunalnych. Mamy bałagan, wygląda na to, że bałagan będzie jeszcze większy. Ustawa oczywiście jest bardzo ciekawa, aczkolwiek, no jak zwykle w naszym kraju, wszystko gorzej z wykonaniem. Kolejny temat. CBOS. Obecnie zaledwie co szósty respondent, to 16%, uważa, że sytuacja w naszym kraju zmierza w dobrym kierunku, a ponad czterokrotnie więcej osób, bo aż prawie 70%, jest przeciwnego zdania. Jako główną przyczynę negatywnej oceny sytuacji w kraju badani podawali sytuację na rynku pracy, brak pracy, problemy z jej znalezieniem, ciągle rosnące bezrobocie, o tym mówili respondenci. Zwracano również uwagę na sytuację młodych Polaków, którzy nie mogąc odnaleźć się na rynku pracy, wyjeżdżają za granicę. Bolączką stają się również umowy śmieciowe, brak możliwości podjęcia stałej pracy. Słuchajcie, są to problemy, które pojawiają się z miesiąca na miesiąc, w zasadzie o zwiększonym nasileniu. Mówimy o tych statystykach cały czas, jest to bardzo istotne, że Polacy już coraz wyraźniej dostrzegają, że wszystko to, jakim to kierunku zmierza, nie jest pozytywne, nie będzie lepiej, nie mamy żadnych takich sygnałów właśnie w tych statystykach, które potwierdzałyby to, że coś w naszym kraju zmienia się na plus. Kolejna sprawa, budżet. W cieniu zamieszania wywołanego przez Tuska wokół pakietu klimatyczno-energetycznego i sięgnięcia po oszczędności w OFE, Ministerstwo Finansów opublikowało komunikat o wykonaniu budżetu państwa w okresie styczeń-maj 2013. Jest to niestety komunikat potwierdzający, że na naszych oczach rozpada się system podatkowy, ponieważ wpływy z podatków po 5 miesiącach roku 2013 są wyraźnie mniej zaawansowane niż upływ czasu, a ponadto są zdecydowanie niższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. O ile informacje o realizacji dochodów i wydatków budżetowych za pierwsze 5 miesięcy tego roku można wyczytać z komunikatu ministra finansów, to, że wyraźnie niższych wpływach podatkowych w porównaniu z analogicznym okresie roku ubiegłego trzeba już policzyć we własnym zakresie, bo minister nie chce się do tego przyznać. Właśnie weszły już, właściwie już wchodzimy w drugie półrocze realizacji budżetu, ale tak naprawdę widać wyraźnie, że rozpada się on w połowie roku, a minister Rostowski nabrał wody w usta. Ciekawostka przy okazji, to też może jakiś wariant psychologiczny po to, żeby wkurzyć Polaków jeszcze bardziej. Przykładowo łódzki zakład karny i areszt śledczy postanowiły zadbać o odpowiednią jakość posiłków przygotowanych dla osądzonych. Każdy więzień może dopasować sobie teraz taki jadłospis, jaki najbardziej odpowiada jego potrzebom. Do wyboru mają diety: tradycyjna, lekkostrawna, wegetariańska, młodzieżowa, cukrzycowa, a nawet wyznaniowa. Rzecznik Służby Więziennej w Łodzi zapewnia, że każdy zestaw dań jest skomponowany w oparciu o sztywne wytyczne dotyczące ceny produktów. Co ciekawe, mimo komfortowych warunków żywieniowych, do zarządów łódzkich więzień wpłynęło ogółu 2,5 tysiąca skarg, w których skazani żalą się na niedostateczną dobrą kuchnię, reklamując na przykład zbyt małą ilość oczek pływających w rosole lub nieodpowiednią kruchość wołowych bitek. Ja tylko przypomnę, że w zasadzie to ile kosztuje żywność, a w zasadzie w każdym więzieniu w Polsce to bodajże średnio 5,20 na dobę, w zależności oczywiście od tutaj tych wariantów, bo tu mamy różne ceny, ale przypomnijmy sobie, za ile jedzą dzieci w domach dziecka i są to kwoty rzędu 3-4 zł dziennie, a tutaj dieta wyznaniowa czy też dla diabetyka to 6-80 zł, także ceny są dosłownie z kosmosu wzięte. Doskonale żywimy naszych więźniów, ale wróćmy znowu do smutnych statystyk. Upadnie ponad 1000 firm w tym roku. W drugim kwartale tego roku zbankrutowało już 228 firm, czyli o 6,5% więcej niż przed rokiem. Tak mówią dane Korporacji Ubezpieczeń Kredytowo-Eksportowych. Według jej szacunków cen w 2013 roku upaść może nawet 1157 firm i to jest w zasadzie duży wzrost w porównaniu z poprzednim miesiącem, bo to aż 25% więcej, bynajmniej jak w zeszłym roku, w czerwcu, w 2012 roku. No, w czerwcu również najwyższe natężenie upadłości odnotowaliśmy w sektorze rozrywki, w sektorze kulturalnym. Ludzie nie bardzo mają ochotę cokolwiek tutaj
inwestować, także jest to gigantyczny spadek, nawet o 25%. Mam tu więcej tych statystyk, aczkolwiek myślę, że sama liczba prognozowana przez korporacje ubezpieczeń kredytów eksportowych to jest dosłownie porażający fakt. Kolejny temat, złoto. Słuchajcie, ja też czasem mówię o złocie, co się ze złotem dzieje, co się ze złotem dzieje na świecie. Zresztą temat złota jest bardzo gorący, jeżeli chodzi o wszystkich obserwatorów geopolityki i w ogóle ekonomii, ponieważ już od dawna i ceny złota, również jak jego ruch jest dosłownie bardzo tajemniczy, ponieważ można powiedzieć, że wszystkie państwa starają się na siłę kupować ten kruszec. Spekulacje są oczywiście różne, mówi się o tym też, że złoto w nowym systemie ekonomicznym NWO ma być podstawową walutą, podstawowym, można powiedzieć, środkiem płatniczym. No i cóż, tu się mówi również u nas w Polsce na ten temat. Grupa ekonomistów i ekspertów tego rynku zaniepokojona jest wydarzeniami na światowych rynkach. Rozpoczęła się akcja Oddajcie nasze złoto. Akcja ma na celu sprowadzenie do Polski naszych rezerw walutowych. List organizatorów do władz NBP po długim oczekiwaniu doczekał się odpowiedzi. Niestety nasze złoto pozostanie w londyńskich skarbcach Bank of England, przynajmniej teoretycznie, gdyż nie ma pewności, że tak naprawdę tam jest. Nie od dziś wiadomo, że światowa finansiera użycza w leasing złoto, które tak naprawdę jest u nich zdeponowane. NBP nie zamierza także rozszerzać naszych rezerw w złocie, które stanowią zaledwie 5% wszystkich rezerw walutowych Rzeczpospolitej. W ocenie NBP ilość kruszców w naszym posiadaniu jest zadowalająca. Można mieć jednak wątpliwości, czy tak w rzeczywistości jest. Amerykańskie, niemieckie czy francuskie rezerwy w złocie stanowią około 70% wszystkich rezerw. Co ciekawe, nie są pewni obywatele tych krajów, czy to złoto rzeczywiście jest, czy go nie ma, czy co się z nim stało. W zasadzie to było ostatnio tematem, bynajmniej w Niemczech, gdzie rząd Niemiec uzyskał odpowiedź, że najbliższy czas na wgląd rezerw złota w banku angielskim to jest 10 lat. I ja się też zastanawiam, gdzie to nasze polskie złoto jest, o ile w ogóle jakiekolwiek jest. Kolejny temat. Przechodzimy już do tego, co się dzieje w Europie. Europa się gotuje, słuchajcie. Media pokazują to wyrywkowo. Codziennie jakiś kraj delikatnie pokazywany jest właśnie w tym kontekście rewolucyjnym, aczkolwiek są to protesty, które się i nasilają, i przeciągają. Zacznijmy może teraz od Bułgarii. Jedna z głównych central związkowych wezwała do strajku generalnego i przedterminowych wyborów. Według jej liderów w kraju panuje niemający precedensu politycznego, parlamentarny i rządowy kryzys, który nieuchronnie prowadzi do kryzysu społecznego. Brak zaufania do parlamentu i rządu jest nieodwracalny, politycy prowadzą indywidualne i grupowe wojny, jednocześnie pogłębiają się problemy ludności. W wielu miastach Bułgarii wciąż trwają antyrządowe protesty z udziałem kilku tysięcy ludzi. W Sofii związane są one z codziennymi, kilkugodzinnymi blokadami ważnych dróg, także policja na razie nie interweniuje, wszystko w Bułgarii przebiega spokojnie. Kolejny kraj to oczywiście Turcja. Tam akurat w poniedziałek policja użyła gazu łzawiącego i armatek wodnych, by rozpędzić setki demonstrantów, którzy chcieli przedostać się na teren parku Gezi w Stambule. Plac Taskim i park Gezi były w czerwcu scenami antyrządowych protestów w tym mieście. Przypomnę, że w maju wybuchły w Stambule protesty przeciwko planom przebudowy placu Taskim i likwidacji parku, które w krótkim czasie przerodziły się w antyrządową demonstrację w całym kraju przeciwko nasilającym się tendencjom autorytarnym we władzach i próbach islamizacji kraju. Według tureckiego zrzeszenia medycznego podczas starć demonstrantów z policją 4 osoby zginęły, około 7,5 tysiąca zostało rannych. Protesty, choć zdecydowanie mają mniejszą skalę, wciąż trwają w tej Turcji. Również w sobotę policja użyła armatek wodnych i gazu łzawiącego wobec tysięcy demonstrantów, którzy chcieli przedostać się na teren Gezi. Kolejny kraj, Grecja. Wydaje się, że w Grecji oczywiście cicho. Grecja trochę pieniędzy dostała, aczkolwiek sytuacja się tam wcale nie zmieniła. Przede wszystkim nie poprawiła się. I można powiedzieć, że trwają tam ciągle jakieś strajki, demonstracje. Tym razem ponad 6 tysięcy pracowników lokalnej administracji, w tym strażacy i policja, na motocyklach przemieszczało się w poniedziałek w stronę Ministerstwa do Spraw Reformy Administracyjnej w centrum stolicy Grecji, wymachując czarnymi flagami, naciskając klaskony i uruchamiając syreny. Protestowali dziś w Atenach przeciwko zwolnieniom w sektorze publicznym, które rząd przyrzekł międzynarodowym wierzycielom w zamian za pomoc finansową. Ministrowie finansów strefy euro mają w najbliższych godzinach podjąć decyzję o wypłacie kolejnej transzy pomocy dla Grecji. Jest to 8,8 miliardów
euro i chcą by też pomóc w ten sposób, jak pisze Reuters, wprowadzenie niepopularnych, restrykcyjnych reform. Takie komentarze można wyczytać z tych billboardów i haseł, jak zabierajcie swoje memorandum i wynoście się stąd. To wykrzykiwali pracownicy uczestniczący w pierwszym proteście od zakończenia w niedzielę przez wierzycieli przeglądu redukcji wydatków w Grecji. Setki ludzi gromadziły się przed Ministerstwem Spraw Wewnętrznych, gdzie odbywała się narada szefów resortu administracji i MSW z przedstawicielami władz lokalnych. Takie hasła typu złodzieje, zdrajcy. No, akcja ma być powtórzona dzisiaj. No, w naszych mediach oczywiście niewiele na ten temat jest. W każdym bądź razie gabinet tego premiera Antonisa Samarasa chce do końca września wysłać 12,5 tysiąca osób na przymusowy urlop, który może zakończyć się zwolnieniem. W tym czasie osoby te będą otrzymywać 75% wynagrodzenia. Jeśli w ciągu 8 miesięcy nie znajdą zatrudnienia w jednej z pozostałych instytucji państwowych, zostaną zwolnieni. Także teraz cięcia w administracji i zobaczcie, to też wywołuje niezadowolenie. Tam już te cięcia są tak bezczelne, że ja myślę, że długo też to tak bajkowo nie będzie trwało, ponieważ można powiedzieć, że w porównaniu do tego, co się dzieje w Egipcie, to jeszcze w Grecji jest spokojnie, a o Egipcie powiem właśnie teraz. Cóż się dzieje, dokąd zmierza państwo piramid? W poniedziałek, wczoraj, sytuacja polityczna znów uległa gwałtownemu zaostrzeniu. Co najmniej 42 zwolenników obalonego prezydenta Muhammada Mursiego zginęło przed koszarami wojskowymi, w których ich zdaniem przetrzymywany jest pod strażą Mursi. Ponad 300 osób zostało rannych, podczas szturmu zginął również jeden żołnierz, 40 zostało rannych. Tymczasowy prezydent Egiptu Adli Mansur w oficjalnym oświadczeniu wyraził swój smutek w związku ze śmiercią rodaków, którzy zginęli podczas próby szturmowania sztabu Gwardii Republikańskiej. W celu zbadania okoliczności zdarzenia zostanie utworzony komitet sądowy, którego wyniki pracy zostaną poddane do wiadomości publicznej. Cóż można powiedzieć? Niektórzy egipscy analitycy mówią tak, że sytuację można jeszcze naprawić. No, wszystko będzie zależeć od działań podjętych przez nowego prezydenta i to jest być może logiczne wręcz nawet. Jest taki cytat tutaj, jeśli nowy lider będzie działać zgodnie z wymaganiami narodu, a naród z kolei poczuje, że władza zacznie się odnosić z szacunkiem do praw człowieka, opinii publicznej i wartości demokratycznych, to pozostanie wszystko w rękach przyszłego prezydenta. W związku z tym przykład Muhammada Mursiego jest pouczający. Miliony ludzi, spośród których wielu nie popierało ideologii braci muzułmanów, zagłosowało na nich. Gotowi byli tak uczynić, aby tylko wypełnić żądania narodu i zlikwidować tyranię. Inni uważają znowu, że rozwój sytuacji zmierza w bardzo niebezpiecznym kierunku. Taka jest opinia egipskiego politologa Abbasa Kundufa. Istnieje niebezpieczeństwo tego, że w Egipcie ostatecznie zapanuje anarchia, a zmiana władz będzie odbywać się nie w zgodzie z zasadami konstytucyjnymi, a tak jak teraz na placu Tahrir. Przyczyną tego jest faktyczny brak tradycji demokratycznych w świecie arabskim. Egipt znalazł się w politycznym ślepym zaułku. Co ciekawe, ja myślę sobie, że jest tutaj specyficzna sytuacja, ponieważ był to reżim islamski reżim sterowany z Ameryki, a więc amerykański model demokracji, który nie wypalił i mamy znowu zamieszki, znowu, że tak powiem, nie oddadzą muzułmanie władzy tak łatwo i można powiedzieć, że ten model demokracji amerykańskiej po raz kolejny nie zdał egzaminu i tak też tłumaczy to co się tam dzieje. Przejdźmy do Syrii. Syria akurat jest państwem, w którym coraz bardziej, można powiedzieć, zwiększa się determinacja państw sojuszniczych względem Ameryki. Amerykanie oczywiście starają się za wszelką cenę destabilizować ten kraj i można powiedzieć też, i to już mówiłem, że szykuje się jakaś ofensywa w sierpniu właśnie na Syrię, ponieważ jak widzicie, ja to komentuję już od ponad roku, tą sytuację, no nie mogą sobie z tą Syrią poradzić, a wiedzą, że muszą. Syria jest bramą do Iranu i tak naprawdę jeżeli NWO chce zaistnieć, musi podbić Bliski Wschód z Syrią, Iranem oczywiście na czele. Także to, co widzimy, to jeszcze to, że Syria się utrzymuje jeszcze na powierzchni. Mówi się dużo o tym, że radzą sobie Syryjczycy z tymi, można powiedzieć wprost, terrorystami amerykańskimi,
ludźmi. W zasadzie oddziały wojskowe, które są tam likwidowane, bowiem tak jest to tłumaczone przez samego Asada, coraz bardziej są osłabione i można powiedzieć, że bez żadnego wsparcia państw Zachodu ta sytuacja się ma szansę uspokoić. Przejdźmy jeszcze do tego, co powiedział Asad, ponieważ jest to przywódca Syryjczyków, który przy okazji skomentował to, co się dzieje właśnie w Egipcie, i właśnie on powiedział dosłownie, że to upadek tego systemu, który prawość próbowali ludziom wmówić członkowie Bractwa Muzułmańskiego. On się z tym nie zgadza, aby islam zniżać do polityki poziomu, do poziomu, który właściwie chodzi o religię. On też potwierdza to, że religia nie może rządzić w państwie i to jest tego efekt, aczkolwiek doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że to i tak jest sterowane od góry, jest to wszystko symulowane na życzenie państw Zachodu w celu wywołania NWO, wywołania destabilizacji. Oczywiście Assad zawsze będzie demonizowany przez mainstreamowe media, ponieważ jest on jawnym, trwałym oporem względem syjonizmu i tego, jakie plany ma nowy porządek świata. Przejdźmy dalej. Kolejny front, który nam się szykuje, tym razem w Afryce. Specjalny wysłannik Organizacji Narodów Zjednoczonych poinformował, że obecnie wykorzystywane środki do ochrony ludności w południowym Sudanie nie są wystarczające i należy wysłać tam śmigłowce bojowe oraz bezzałogowe statki powietrzne. I tutaj taka informacja od sekretarza generalnego ONZ, który zaproponował kilka rozwiązań, wliczając w to użycie powietrznych dronów rozpoznawczych, śmigłowców bojowych i większej ilości środków transportowych, w tym transportu rzecznego. Wszystko się odbywa dokładnie dwa lata po tym, jak 9 lipca 2011 roku południowy Sudan proklamował niepodległość i 14 lipca 2011 został przyjęty w skład Organizacji Narodów Zjednoczonych, a 28 lipca, dwa lata temu, stał się członkiem Unii Afrykańskiej. No cóż, też być może jest tu konieczna próba wdrożenia amerykańskiej demokracji. No, żaden kraj przecież nie może być niezależny i tutaj jak najbardziej Amerykanom zależy na tym, żeby podporządkować sobie całą Afrykę i kolejne państwo, które najprawdopodobniej niedługo znowu doświadczy tej gościnności amerykańskiej. Przejdźmy trochę znowu do ekonomii. Bardzo ciekawe porównanie będę miał dla Was w tej chwili. Korporacja Camp Gemini oraz kanadyjski RBC World Management przeprowadziły ogólnoświatowe badania dotyczące obywateli, których bogactwo wycenia się na $1 milion i więcej. Okazało się, że problemy gospodarcze w Europie i trudny fiskalny czas w Ameryce to żaden sposób nie wpływają na ilość milionerów. Otóż ilość milionerów wzrasta i to znacząco. W 2012 roku osiągając rekordowy poziom, w zeszłym roku ta liczba praktycznie nie zmieniła się, za to wzrosła o 9,2%. W tym roku. Obecnie na planecie żyje około 12 milionów milionerów. Razem ich aktywa również wzrosły o 10%. Milionerzy świata wspólnie posiadają, uwaga, $46 tryliona. To znaczy więcej niż przed kryzysem jeszcze w 2007 roku, kiedy było to około $40 trylionów. No sumy astronomiczne. A żeby było zabawnie, to może inna statystyka, tak pojedziemy dualistycznie, aczkolwiek alarmujące prognozy Międzynarodowej Organizacji Pracy, agendy przy ONZ-cie wskazują na to, że w najbliższych latach miliony ludzi na całym świecie zacznie żyć w skrajnym ubóstwie i ten organ przy ONZ-cie za skrajne ubóstwo, czy też nędzę, uważa taki poziom dochodów, który zapewnia tylko ich fizyczne przetrwanie. W ostatnich latach w związku z rosnącym bezrobociem i niewystarczającymi wynagrodzeniami za pracę oraz wzrostem cen wszystkich towarów i usług, liczba ubogich wzrosła. Prognozy wskazują, że ubóstwo często wiąże się z macierzyństwem. Rodziny z większą ilością dzieci uważane są za patologię. W krajach rozwiniętych widać erozję klasy średniej i bardziej znaczące rozwarstwienie między bogatymi i biednymi. O szczególną uwagę należy zwrócić na wyeliminowanie różnic w domach, które w dalszym ciągu istnieją w wielu częściach świata. I to powiedział szef tego instytutu. Z kolei eksperci Banku Światowego uważają zupełnie odwrotnie. Ich zdaniem od 1991 roku do 2010 odsetek osób żyjących w ubóstwie spadł o połowę.
Według nich do 2030 skrajne ubóstwo może zostać zupełnie wyeliminowane. Obie instytucje wzajemnie sobie zatem zaprzeczają, ale fakt, iż to organizacja bankowa wydaje kontrraport w tym samym momencie, co właśnie organizacja ONZ, może wskazywać na winowajcę kłopotu dużej części ludzkości. Także mamy taki paradoks, no bo przecież jedni mają więcej, to jak to jest możliwe, że inni mają mniej? Tu taki prosty dosłownie wniosek można wyciągnąć, no nie ufajmy bankom przecież, bo to, co oni planują w tym tempie, bynajmniej patrząc na to, jak majętni są Polacy, nie ma szans realizacji. Nie ma takiej opcji, żeby spadła ilość biednych w najbliższym czasie, chyba że, i to jest jedyny warunek moim zdaniem, że spadłaby gwałtownie populacja i zmieniłby się całkowicie system ekonomiczny. A więc być może to jest zapowiedź pewnych wydarzeń, pewnego, można powiedzieć, scenariusza, który jest w stanie zrealizować takie, a nie inne statystyki, aczkolwiek no, przy tej ekonomii, którą obecnie mamy, myślę, że każdy zdrowomyślący człowiek nie jest w stanie uwierzyć w to, co Bank Światowy tutaj prognozuje. Przejdę do następnego newsa. Znowu trochę ekonomii, tym razem jak Angela Merkel zawiodła Europę, coraz bardziej restrykcyjne i absurdalne ratowanie krajów strefy euro tylko pogłębia ten kryzys, zła sytuacja staje się wręcz beznadziejna, kryzys w Unii wybuchnie najprawdopodobniej ponownie jesienią, zadłużonym po uszy praktycznie dogorywającym krajom południa Europy z pewnością nie wystarczy dotychczasowa pomoc finansowa w wysokości 440 miliardów z powietrza euro. Potrzebne będzie znacznie więcej pieniędzy na ich ratowanie, zastosowanie przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy, czy też EBC, czy Komisję Europejskiej, a zwłaszcza przez kanclerz Merkel, lekarstwo zaczyna być gorsze od samej choroby. Grecja rozpaczliwie czeka na kolejne 6 do 8 miliardów, pod warunkiem, że rząd znowu zwolni 10 tysięcy pracowników. Inny przykład. Bardzo podobnie jest w Portugalii, Hiszpanii i na Cyprze. W Hiszpanii, kraju słońca i wakacji, wprowadzono właśnie akcję Happy Bungalow, w ramach której niewielka część z 2 milionów bezrobotnych mających dzieci może raptem przez 4 dni odpocząć na darmowym na kampingu. Ludzi już na nic jest tam nie stać. W Portugalii oszczędza się, nie podając drogich lekarstw ludziom ciężko chorym, ale starym. Lampy naftowe powróciły do łask, bo ludzi nie stać już na prąd. Od początku kryzysu w tym kraju podniesiono VAT z 13 do 23%. Przykład inny. W Grecji, Portugalii, Hiszpanii czy na Cyprze można sobie kupić całą wieś, małe miasteczko, a nawet całą wyspę. Grecja, podobnie jak Hiszpania, organizowała olimpiadę, zaś Portugalia, podobnie jak Polska, piłkarskie euro. Na wielu stadionach zbudowanych za kolosalne pieniądze i najczęściej na kredyt, między innymi z niemieckich banków, pasą się dziś kozy. Na Półwyspie Iberyjskim całe autostrady świecą pustkami, bo wielu obywateli nie stać jest na przejazd przez nie. Podobnie rzecz ma się z szybkimi pociągami. Grecy ustawiają się w kolejkach na centralnym placu Sint Gama po darmowe warzywa. Hiszpańskie sady są regularnie okradane z owoców, bo wiele osób już nie stać na zakup żywności. Chciałoby się spytać, dokąd zmierzasz, Europo? Czy biedy, wykluczenia, poniżenia, czy też, no, czego jeszcze tutaj jest za mało. Europejskie narody coraz częściej się buntują i protestują, a władza ma totalnie gdzieś, co się dzieje. Grecy, Hiszpanie, Portugalczycy po 5 latach niby tej walki z kryzysem żyją coraz gorzej. Płace spadły już o 20 do 25%, znacząco wzrosły podatki, mocno ścięto socjal, rośnie bezrobocie i zadłużenie, bieda, przestępczość i emigracja, spada PKP, popyt, konsumpcja i inwestycje. Aby w krajach południa coś się poprawiło, coś musi się stać gorszego w Niemczech, a w Niemczech się dzieje coraz lepiej. O tym się oczywiście też za wiele nie mówi. Nie mówi się o tym, jak i które państwa się bogacą. Mówi się generalnie o tym, no, jak ta strefa powoli kuleje, aczkolwiek i tak w naszych mediach nie usłyszycie tych informacji, nie usłyszycie takich statystyk, ponieważ wiadomo, oni do samego końca będą grali z uśmiechem, realizując cały ten plan, do samego końca próbując wypompować pieniądze z ludzi. Ja myślę, że być może jesień będzie takim kolejną taką fazą przebudzenia się z tego letargu i ludzie być może coś w końcu zmienią. Przejdźmy trochę do innych tematów. To, co przyciągnęło moją uwagę również w tym tygodniu, to jest to, co Amerykanie budują w Izraelu.
Nie od dzisiaj wiadomo, że Waszyngton i Izrael są partnerami swoich imperialnych operacji. Drogie projekty są wliczone w cenę ich współpracy, no i amerykański korpus inżynierów chce nadzorować budowę pięciokondygnacyjnego podziemnego obiektu dla sił obronnych Izraela. Baza będzie wybudowana niedaleko Tel Awiwu, jednak jej dokładna lokalizacja oczywiście pozostaje tajemnicą. Budowa potrwa co najmniej 2 lata. No ale cóż ciekawego ma posiadać owa tajemnicza konstrukcja? Całkowity koszt ma wynieść $100 milionów, możliwe oczywiście, że się to potroi, ale izraelski obiekt będzie posiadał laboratorium odporne na uderzenia, drzwi specjalne, specjalnymi ochronami, tego typu rzeczy. No, oferty oczywiście wygrać i realizować mogą firmy amerykańskie, no ale w amerykańsko-izraelskiej bazie przechowywane mają właśnie być tam rakiety balistyczne. Konstrukcja ma składać się z 5 podziemnych poziomów oraz 6 nad ziemią. Zakończenie właśnie prac, jak wspomniałem, 2015 rok. Jestem bardzo ciekaw, co oni chcą tam zbudować, ale również jest ciekawe to, że to ma być realizowane w ciągu 2 lat, czyli być może, jeżeli informacja jest potwierdzona, jeżeli jest to oczywiście prawdziwe, no to możemy sobie wyobrazić jeszcze taki inny scenariusz tej najbliższej przyszłości, czyli można by powiedzieć, że co najmniej następne, najbliższe 2 lata będą w miarę spokojne, tak myślę, jeżeli chodzi o geopolitykę i o takim wariancie, jak być może co niektórzy sobie wyobrażają w postaci wojny nuklearnej w najbliższym czasie. No, tego typu informacje czasami również mogą zwodzić, aczkolwiek jest to ciekawostka, bo ja zawsze staram się szukać rzeczy, które w pewnym sensie również prognozują pewne wydarzenia w przyszłość, więc być może kogoś to pocieszy, a być może jest to zwykła manipulacja. Zobaczymy. Kolejny temat, bo dużo się mówi teraz o tej całej inwigilacji internetowej i tak dalej. Mamy tutaj kolejne państwo, które ma wielkiego brata, jest to Francja. No może nie jest to zaskoczenie dla Was, bo ja myślę, że każde państwo to ma, ale dziennik Le Monde ujawnił działanie podobnego systemu i mamy tutaj gigantyczną sieć przeznaczoną do obserwowania poczynań obywateli, którą właściwie tworzą służby wywiadowcze, Dyrekcja Generalna Bezpieczeństwa Zewnętrznego, w skrócie DGSE, podobno systematycznie zbiera informacje o wszystkich przesłanych drogą elektroniczną z komputerów i telefonów w obrębie Francji oraz podczas komunikacji z osobami spoza kraju. Wszystkie informacje. Wykorzystywane tu metody podsłuchu są podobne jak dostosowanych przez amerykańską Agencję Bezpieczeństwa, a więc monitorowanie ruchu podążającego kablami na dnie oceanów, satelity szpiegujące oraz stacje nasłuchowe w koloniach francuskich. No, zbierane jest wszystko praktycznie, bo te systemy są akurat do siebie bardzo podobne. Ja myślę, że one są ze sobą sprzężone w celu stworzenia globalnego systemu inwigilacji i kontroli, także nic, myślę, Was w tym temacie nie dziwi. Tu kolejny kraj, Niemcy, tak samo po tym, jak Snowden nagłośnił cały problem, teraz wychodzą kolejne państwa, właśnie są to tutaj teraz Niemcy. We Frankfurcie nad Menem znajduje się system DCX, największy na świecie punkt wymiany ruchu internetowego. W szczycie przepływa przez niego około 2,5 terabajta danych na sekundę. Jeden z ekspertów związanych z firmą, która korzysta z DCX, zdradził, że przynajmniej część przechodzących przezeń danych trafia do niemieckiego wywiadu i innych agentów rządowych. Partnerami jest tej firmy DCX jest ponad 500 firm, w tym najwięksi dostawcy internetu. Także Niemcy zapewniają oczywiście, że NSA nie ma nic bezpośredniego, znaczy nie ma nic wspólnego z takim systemem globalnym, który tworzy NSA, a więc system, o którym mówił Snowden, no ale coraz więcej ludzi traci zaufanie do takich wynalazków i ja myślę, że bardzo dobrze, że się o tym mówi, ludzie powinni o tym wiedzieć, każdemu się może wydaje, że to nie ma znaczenia, że nie ma nic do ukrycia, ale ja sądzę, że przy zmieniających się warunkach i politycznych, i ekonomicznych ludzie przede wszystkim będą starali się w jakiś sposób wpłynąć na opinię, na świadomość innych poprzez internet, dlatego
tego typu rewelacje zawsze będą doskonałym rozwiązaniem dla władz i uważam, że należy o tym coraz częściej rozmawiać i w jaki sposób starać się przed tym chronić. Kolejny temat, który jest moim zdaniem bardzo istotny, myślę, że w innym programie zbadam to głębiej, oczywiście Fukushima, nie wiem, czy dobrze to widzicie, jest to model rozprzestrzeniania się tego skażenia, aczkolwiek tu jest informacja o tym, że operator elektrowni Fukushima Daiichi, firma TEPCO, wydała właśnie oświadczenie, z którego wynika, że odnotowano najwyższe poziomy radioaktywnych pierwiastków od czasu wystąpienia tego tragicznego trzęsienia ziemi w 2011 roku. Tak jak informowano niedawno, poziomy radioaktywności wykrywanej w wodach gruntowych są bardzo duże. Oznacza to, że prawdopodobnie również Pacyfik jest stale zasilany źródełkiem radionukleidów wstrzykiwanych powoli do ekosystemu i zatruwających wszystkich jego mieszkańców. Poziom radioaktywności strontem jest przekroczony tysiące razy. Próbki te pobierano zaledwie 25 metrów od morza. Poprzednie wyniki pochodziły z odwiertu technicznego wykonanego 30 metrów od morza, więc mówiąc o skażeniu wód gruntowych, mówimy o skażeniu Pacyfiku. Wykryto tam skażenie strontem wynoszone aż 4000 becquereli na litr. Japończycy, aby opanować sytuację, planują wybudować sztuczną, taką wieczną zmarzlinę pod tymi reaktorami, aby w ten sposób chronić wody gruntowe i lepiej izolować zagrożenia, jakie wywołuje właśnie ta elektrownia. Jest jeszcze jeden ważny kierunek uspokajania tej sytuacji, spokój sejsmiczny w tej okolicy, a wiemy dobrze, że to, co się stanie, gdyby było tu kolejne trzęsienie w skali 6 stopni, to można byłoby doprowadzić do jeszcze większej katastrofy. Ja oczywiście nie wątpię w to, że takie trzęsienie jest potencjalnie w przyszłości możliwe, aczkolwiek w mediach nic się na ten temat nie mówi, a to jest oczywiście katastrofa największa bodajże w historii ludzkości. Tak wielu badaczy określa, to ludzie nie do końca zdają sobie sprawę z tego, jak bardzo niebezpieczne jest promieniowanie radioaktywne. Mało tego, jest też bardzo trudno dostać właśnie te wszystkie detektory do wykrywania tego promieniowania. Nie można sobie tego kupić tak po prostu i tak naprawdę niewiele wiemy o tym, jaki to ma wpływ na nas. Możemy się tak naprawdę tylko i wyłącznie domyślać po tym, jak już to będzie zauważalne na ludziach. Na koniec mam dobrą informację, bo ja myślę, że każdy myśli sobie, że na świecie dzieją się tylko takie rzeczy. Ja będę nagłaśniał właśnie takie rewelacje, ponieważ to jest moim zdaniem przełom, to jest to, co może całkowicie zmienić sytuację na świecie i układ polityczny, i całą ekonomię. W zasadzie ja już o tym mówiłem niejednokrotnie, tego typu rozwiązania jak najbardziej są i są działające. Mam na myśli tak tutaj zimną fuzję. Po latach eksperymentów udało się wreszcie przeprowadzić reakcję, czyli syntezy jądrowej w temperaturze niższej niż 1000 stopni Celsjusza. Taka reakcja wyzwala gigantyczną energię. Gdyby dało się ją przeprowadzić, zyskalibyśmy potężne źródło i taniej, i czystej energii. Dziś naukowcy potrafią już doprowadzić do tej reakcji, ale potrzeba jest do niej temperatury rzędu milionów stopni, więc taki reaktor pożera więcej energii niż czasem produkuje. No ale w reaktorach zimnej fuzji nie istniałby taki problem i nie istnieje, i to też już niejednokrotnie mówiłem w moich programach. Generator Rossiego właśnie miał możliwość być sprawdzonym w końcu w takich testach niezależnych i tutaj można powiedzieć, że Andrea Rossi z Uniwersytetu Bolońskiego pokazał światu znowu reaktor zwany EKATem, w którym miała zachodzić reakcja zimnej fuzji atomów wodoru, niklu i miedzi. Nie udało mu się jednak pewnych rzeczy dowieść, ale to było w przeszłości. Teraz niezależny zespół z Włoch i Szwecji twierdzi, że przeprowadzili serię eksperymentów z reaktorem Rossiego i reakcja zimnej fuzji rzeczywiście w nim zachodzi, produkując bardzo dużo energii cieplnej. Byłaby to sensacyjna, właściwie sensacja stulecia, gdyby taka informacja przedostała się do mediów. No, mam tutaj, powiedzmy, informację z mediów, bo to jest strona ARX i Wprof.
org, więc można powiedzieć, że już nie są to alternatywne źródła wyłącznie. Mówi się o tym już niemal powszechnie, jeżeli chodzi o media Włoch i Szwecji. No na razie trzeba podchodzić do tego z taką powściągliwością i to jest komentarz niejakiego Marka Sieczkowskiego, rzecznika Narodowego Centrum Badań Jądrowych Świerku. Oczywiście, że należy podchodzić do tego sceptycznie, ponieważ no, jeżeli będziemy podchodzić do tego poważnie, no to dalej będziecie dostarczać nam prąd, za który będziemy płacić coraz więcej i tak naprawdę tego typu komentarze pokazują, jak bardzo system boi się tych wynalazków, a przecież odłączenie się od stałego źródła zasilania, który generuje nam system, jest podstawą moim zdaniem do w zasadzie tworzenia czegokolwiek, do tworzenia nowych społeczności, do tworzenia ekowiosek, do tworzenia w ogóle nowych technologii, bo to oczywiście również może mieć przełożenie na inne technologie i w zasadzie dobre jest to, że już się o tym mówi na zasadzie potwierdzonych badań praktycznych, bo w przeszłości Rosji nie pozwalał na samodzielne badanie tych rzeczy. Dopiero teraz, myślę, będzie to praktycznie również widoczne. Ja przypomnę, że Rosji miał czas na to, właściwie ma jeszcze nadal czas, do końca 2013 roku ma opatentować w zasadzie produkcję seryjną tych urządzeń. Mówię opatentować, aczkolwiek doskonale wiem, że urząd patentowy globalny, amerykański nie zrobi tego, nie opatentuje mu, zresztą ja już o tym mówiłem, ten patent przez Rosjego został złożony, ale niestety Amerykanie nie chcą tego patentu uznać, ponieważ uznają, że nie wiedzą, jak to działa, ponieważ nie wiedzą, nie potrafią wyjaśnić to tą klasyczną fizyką, która po prostu tych reakcji tym językiem klasycznej fizyki opisać nie potrafi. Ja myślę, że w tym programie to będzie wszystko taką właśnie informacją, która myślę da trochę wam do myślenia, bo spróbujcie sobie to wyobrazić dosłownie, gdyby takie urządzenie, bo ono jest niewielkie, możecie sobie poszukać w sieci ECAT, pisze się to przez ECAT, przez C, jak to wygląda. To jest niewielkie urządzonko, które potrafi zasilić już, można powiedzieć, całkiem konkretne gospodarstwo. Jest oczywiście też wariant, który zawiera, który generuje prąd około 2 MW i to już jest w zasadzie urządzenie, które jest w stanie zasilić no, małą konkretną wioskę. Także spróbujcie sobie wyobrazić, gdybyśmy my obywatele mieli tego typu rozwiązania w własnym zakresie i mogli sobie eksperymentować z tym i rozwijać, bo wbrew pozorom, mimo iż się to tak nazywa fachowo zimną fuzją, aczkolwiek sam proces jest bardzo bezpieczny, nie generuje żadnego promieniowania rakotwórczego i tym podobnych, jest bezpieczny dla środowiska, także polecam wam sprawdzić sobie to, jak to działa, bo jest to moim zdaniem też przełom, jeśli chodzi o naukę, także tyle, jeżeli chodzi o taką inspirację na dzisiaj. Chciałbym powiedzieć również na koniec, zaprosić wszystkich do naszej grupy facebookowej, do grupy Wolna Ludzkość, a też jeżeli podoba wam się to, w jaki sposób działamy, jak staramy się rozwijać nasze inicjatywy, możecie nas wspierać na naszej stronie, gdzie jest właśnie fundacja, są opisane te nasze projekty, możecie sobie poczytać, co zamierzamy w przyszłości zrobić i jakich ludzi do współpracy poszukujemy, a poszukujemy informatyków, programistów, web deweloperów, ludzi, którzy zajmują się alternatywną nauką, ludzi, którzy mają trochę czasu i chcieliby w jakiś sposób zaangażować się w promowanie tego typu idei właśnie związanych z alternatywą, z alternatywnym podejściem do rozwoju. Także zapraszam wszystkich do współpracy i zapraszam również do portalu społecznościowego, którego tworzymy. Portal znajduje się na stronie wolnaludzkość.pl. Tam możecie sobie kliknąć w przycisk społeczność i logować się do naszych zasobów. Portal będzie docelowo zintegrowaną platformą informacyjno-edukacyjną, można powiedzieć medialną. Chcemy w ten sposób łączyć różnego rodzaju inicjatywy i też zapraszać w ten sposób wszystkich, którzy mają zainteresowania w tych dziedzinach, w których my obecnie się skupiamy. Ja myślę, że to będzie ostatnie, co w tej chwili powiem. Dziękuję wam za obecność, dziękuję wam za wsparcie. Czekam na was również w przyszłym tygodniu. Zapraszam na żywo w każdy wtorek o 21:00.
telewizji WLTV. Dziękuję Wam za uwagę i pozdrawiam.